32,5 decybela! Brawo! Honda CBR 600 Ewy! Zobaczymy, co Honda! Goście osiągnęli bardzo dobre wyniki. Oczywiście bardzo dobre, jeżeli chodzi o najmocniejszy motocykl. Nie wiadomo, jak to się przekłada później na zdrowie, ale to są kwestie wtórne. Możemy jechać kolejnych, tak? Proszę bardzo, kolega z skuterem. Silnik w tak zwanym dwusuwowym cyklu pracy. Dobrze. Sprawność motocykli dwusuwowych jest oczywiście lepsza niż motocykli czterosuwowych. Motofentus BD 50 QT2 Skyline. I oklaski! To była prędkość maksymalna! Na razie mamy zwycięzcę i prezydenta do 20. 138,1. Główny badacz głośności tutaj podnosi, że głośność dotyczy nie układu wydechowego, tylko tłumika, ale dzisiaj mamy taki dzień, mierzymy po prostu głośność. Nie ważne, czy to tłumik, czy jest to tylko rura wydechowa. Kolejny Honda Fouter SB2, z tego co kojarzę, w zeszłym roku też kolega był u nas i chyba się na podium załapał. Silnik typu V2, 1000 cm sześciennych pojemności. Układ wydechowy, tłumiki, Gianelli, silencers. Przepraszamy tego bladego i pojedziemy. Dolot jest lekko natomiast wydech Viper. Cztery cylindry, jeden tłumik i uwaga,
Startujemy! Strzały na drogę. Błyski ognia było widać. 140,8 decybela! I kolejny kandydat do najgłośniejszej motocykla Suzuki GSX-R. W międzyczasie taki młody człowiek obejdzie i zbierze myto za ten pomiar głośności. Te pieniążki zebrane zostaną przekazane na dom dziecka w Turniku w Gminie. Oczywiście, kto ma jako chęć, tyle może wrzucić do puszki. I mamy zawodnika pod konkurencją. Czyli kursowe, proszę wylot tej rury skierować do góry, żeby nam tu zawodnika nie zdmuchnęło. Do liści taka zmuchała. Co się może się wkręcić do obrotu? Bardzo ekologiczny sprzęt, 120 decybeli, tak? A przed nami Suzuki GSX-R. Silnik wyrwać V2, z tego co już wstępnie słyszymy, pust układ wydechowy, tak zwana przelotka. Pojemność silnika 750 cm, 4 cylindry ustawione w rzędzie. W układzie wydechowym Yoshimura! I wynik
wynik osiągnięty 143,3. I kolejny przedstawiciel nurtu V2. Ciężkie, bo to wszystko. Będzie półtora koła na tym wydziale. Honda VTX 1800 cm sześcienny, zaklęty w dwóch cylindrach ustawiony w formie litery V. Wyniki. Robi się ciasto. 143,5. 143,5. I kolejny na Suzuki. Numer 46. Kolejny akcesoryjny układ wydechowy o Lovinsa. Tym razem mamy litrową S-Pow. Również silnik w układzie V2. Będę w obedencie. I sam. Zasadniczo
zasadzie na temat układu wydechowego nie można za wiele powiedzieć, bo go nie widać. Widzimy końcówkę rury wydechowej. Nie ma tulika. Thank you.
145,8. 145,8 decybela. Kolejny motocykl japońskiej produkcji, konkretnie Yamaha. Yamaha R6. Silnik rzędowy, czterocylindrowy, YZF M1R6. ZX9R. Kolejny czterocylindrowiec w układzie rzędowym. Termik Noni, układ wydechowy. Ghost Riders na naklejkach stopiących ten motocykl. O ile się nie mylę, silnik dwucylindrowy w układzie V. 700 cm sześciennych pojemności. Pasażer hałasu się nie boi, podejmuje wyzwania. I uwaga, startuje. Prawie prawidłowa temperatura ludzkiego ciała, dodać 100. 136,6. Ale tutaj, jak w przypadku kilku poprzednich zawodników, układ wydechowy kończy się na rurze wydechowej, strumienicy kierującej, spaliny do tłumika, którego w tym przypadku tutaj nie ma. I startuje. Dobrze, teraz jest jeszcze jeden. Pomarańczowy KTM austriackiej produkcji, jednocylindrowy motocykl. Pojemność 500. Na tłumiku widnie logo HGS-ATC. Nieskromne rozwinięcie manetki, ale za kilka lat za pół godziny się Trochę pomóc, bo Szymon jeszcze jest nieśmiały.
Wynik? Decybela. Brawo! Czy są jeszcze chętni do zbadania głośnego? Jeżeli nie ma, nie widzę, lista zostaje zamknięta na 26 przebadanych motocyklach. W tej chwili komisja dokonuje szybkiego podliczenia wyników. Ja w tym czasie już serdecznie zapraszam Państwa na koncert grupy The Alzheimer's, który będzie odbywał się na scenie głównej nad Średzkim Jeziorem. Uczestników